Konferencji prasowej ministra Jerzego Schmidta. Jest z nami prezes spółki Warmia Mazury. Jest też z nami pan dyrektor Wiktor Wójcik, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego. Proszę bardzo, panie ministrze. Ja sobie proponuję, żeby się państwo usiedli może. Widzimy tutaj wielkie cele prezesu. Proszę państwa, bardzo dziękuję państwu za przybycie. Tak liczne przybycie dzisiaj. Chciałbym poruszyć dwie sprawy dzisiaj, które są ważne dla naszego województwa, dla Olsztyna, ale też w zasadzie dla całego regionu. Pierwsza sprawa dotyczy portu Olsztyn-Szymany. Wiemy, że o ten port, o lotnisku na Warmii i Mazurach pracujemy, walczymy od wielu lat. Lotnisko zostało ukończone jako obiekt, no ale wszystkie procedury, wszystkie dokumenty są w trakcie realizacji, są w trakcie wykonania. Każdy z nich ma swoją wagę, każdy z nich ma swoją konsekwencję dalszą. I szanowni państwo, dzisiaj chciałbym na ręce pana prezesa przekazać bardzo ważny dokument, mianowicie zatwierdzenie planu generalnego regionalnego portu lotniczego Olsztyn-Szymany w zakresie zgodności z polityką transportową kraju. To zostało podpisane dzisiaj przez pana ministra Andrzeja Adamczyka, który darzy nasz region ogromną sympatią i myślę, że możemy zawsze na jego sympatię, na jego wsparcie liczyć. Ja może krótko odczytam tą sentencję sam, ale ona jest krótka, więc myślę, że to nie będzie jakieś nadużycie w stosunku do państwa. Pan Leszek Krawczyk, prezes Zarządu Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. Na podstawie artykułu 55 ust. 8 ustawy z dnia 33 lipca 2002 roku Prawo Lotnicze, po rozpatrzeniu przekazanego do ministra infrastruktury i rozwoju w dniu 24 września 2015 roku planu generalnego regionalnego portu lotniczego Olsztyn-Szymany, po uzgodnieniu przez zarządzającego lotniskiem planu generalnego z gminami, których tereny zostały objęte planem generalnym oraz po pozytywnym zaopiniowaniu planu generalnego przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a także po uzgodnieniu tego planu z ministrem obrony narodowej w odniesieniu do terenów zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne zatwierdzam plan generalny regionalnego portu lotniczego Olsztyn-Szymany w zakresie zgodności z polityką transportową w kraju. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk. Bardzo proszę panie prezesie. Ja myślę, że pan kilka słów powiedział o wadze tego dokumentu, o tym, że jest to kolejny ważny krok w budowaniu. Proszę państwa, to jest ostatni dokument, na który czekaliśmy. Jesteśmy na etapie certyfikacji lotniska. Część z państwa bywała na lotnisku, czyli infrastrukturę, którą zakończyliśmy już, ale infrastruktura to jest tylko jeden z elementów certyfikacji. Drugim to jest wyposażenie lotniska w sprzęt. Trzecim to jest przygotowanie kadry, ale najważniejsze to są dokumenty. I właśnie tego dokumentu nam jeszcze brakowało. Ponieważ certyfikacja się praktycznie kończy, chcielibyśmy ją zakończyć w połowie grudnia. Po zakończeniu uzyskamy decyzję Urzędu Lotnictwa Cywilnego pozwalającą na zarządzanie lotniskiem publicznym. A więc tego nam brakowało, czekaliśmy na to, także bardzo dziękujemy panie ministrze. Proszę podziękować też panu premierowi. Przekażę. Na pewno to nie nasza ostatnia prośba. Na pewno jeszcze jeden raz będziemy się zwracać do pana czy do pana ministra. Liczymy na pomoc. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, druga sprawa, którą chcielibyśmy dzisiaj poruszyć, to jest sprawa obwodnicy Olsztyna. Kilkanaście miesięcy temu, gdy ta decyzja zapadła, po wielu latach starań całego naszego środowiska, byliśmy przekonani, że sprawa ruszy bez zbędnej zwłoki. No, ale niestety pół roku temu zdarzył się taki przypadek, który od
ani od administracji rządowej, ani od polityków nie jest zależny. No, prokuratura postawiła zarzuty zmowy cenowej, a więc takiego uzgodnienia pozaprawnego przez część oferentów do wykonania tej inwestycji. Przetarg został rozstrzygnięty, natomiast nie została podpisana umowa. I tak naprawdę przez te pół roku sprawa była zawieszona. I dzisiaj, gdy musimy jako nowy rząd przystąpimy do konieczności tak naprawdę na nowo spojrzenia do programu budowy dróg krajowych, bo chciałem Państwu powiedzieć, że przygotowane, że lista inwestycji, która została przewidziana w programie, obejmuje wartość około 200 miliardów złotych, natomiast zapewnione środki na ten cel to jest jedynie połowa, to jest 107 miliardów złotych, więc będziemy musieli się zastanowić, jak ten problem rozwiązać. Ale zależy nam wszystkim na tym, na to, aby to, co, na co my tak długo czekaliśmy, to jest tak potrzebne dla Warmii, dla Mazur, dla Olsztyna, aby było dalej realizowane. I chciałbym Państwu powiedzieć, że trwają prace do tego, żeby w tych przypadkach, w których są postępowania o zmowy i są one już na tyle wyjaśnione, że można pewne wnioski wyciągać, aby nie wstrzymywać tych rozwiązań. W piątek będzie spotkanie w Generalnej Dyrekcji w tej sprawie. Będziemy się zastanawiać, w których przypadkach są takie cztery, jeżeli chodzi o duże inwestycje w skali kraju, to są cztery takie liczące się, które zostały wstrzymane na skutek podejrzenia o zmowy cenowe. Ale chcemy do tej sprawy podejść, aby tutaj nie było zbędnej zwłoki. Tutaj niestety jeszcze dzisiaj nie mogę przekazać żadnej decyzji ani potwierdzenia, że sprawa jest definitywnie załatwiona. No niemniej jednak będziemy czynili wszystko, żeby jak najszybciej realizacja obwodnicy Olsztyna mogła ponownie ruszyć i ponownie byśmy mogli jak najszybciej cieszyć się z jej efektów. To ode mnie w tym momencie wszystko. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to proszę Pana, tylko prosił mnie pytać o prawo jazdy, bo sprawa była wyjaśniona. Proszę bardzo. Panie ministrze, uściślimy sytuację prawną i faktyczną naszej obwodnicy. Tak. Umowa nie została na jej wykonanie podpisana. Nie. Czy tej obwodnicy dotyczy również ten zarzut, czy podejrzenie zmowy cenowej? Jako obwodnica są jakby w planie pokazane dwa zadania tak naprawdę. Łącznie jest jedno zadanie, jako obwodnica było traktowane Olsztyn-Olsztynek 51 i ta faktyczna obwodnica południowa Olsztyna. Jeżeli chodzi o zarzut zmowy cenowej, on dotyczy tylko odcinka właśnie tej obwodnicy, dlatego prace na 51 trwają. I tu mówimy o tej sytuacji, która jeżeli chodzi o rozstrzyganie przetargu, nie została dokonana, dotyczy już tej stricte obwodnicy Olsztyna. Czyli te roboty, które zostały do tej pory wykonane wokół Olsztyna, to jakby a conto przyszłej umowy, tak? No tak, tak można powiedzieć, tak. No było to z rozpędu robione, no ale... To była wycinka przede wszystkim, no ale to nie było, to było poza umową, poza tym kontraktem, o którym tutaj rozmawiamy. Czyli kiedy jest szansa, żeby faktyczne roboty budowlane na tym odcinku dookoła Olsztyna czy wzdłuż Olsztyna były rozpoczęte? Mamy dzisiaj koniec listopada, końcówkę listopada, trzecią dekadę listopada. Decyzja, nie wiem, czy zapadnie jeszcze w listopadzie, czy może w grudniu, dotycząca tego, czy będziemy kontynuować tą procedurę. O co chodzi, Szanowni Państwo? Otóż, co jest najistotniejszą rzeczą w tej sprawie? Otóż, rzecz dotyczy dofinansowania ze środków unijnych. Bo przewidziane są pieniądze, tak jak powiedziałem, no 107 miliardów złotych na realizację całego programu. Liczymy też na pewne dofinansowanie na poziomie 10 miliardów euro, czyli około 40 miliardów złotych. Do tego programu, do tych jeszcze 100 milionów. Ale nie możemy liczyć na te pieniądze w sytuacji takiej, gdy jakie są zastrzeżenia w stosunku do procedur przetargowych. Jest to nazwane, znaczy w tej unijnej nomenklaturze mówi się brudne pieniądze, czyli jakieś zastrzeżenia, jeżeli są do właśnie trybu przetargu, do nieczystości, do tego typu chociażby zmów cenowych. Decyzja będzie polegała na tym, czy zdecydujemy się finansować całą tą budowę z pieniędzy polskich, z pieniędzy budżetowych i potem ewentualnie pomoc Unii Europejskiej, te 40 miliardów złotych, bo to mniej więcej tyle będzie, z tego dofinansować inne budowy, na których nie ma tego typu problemów.
na których nie ma tego typu problemów i nie spotkamy się z zarzutem Komisji Europejskiej, że Unia finansuje takie inwestycje, w których są jakieś tego typu problemy. Że tu jest jakby istota tej decyzji. Tak? No bo to, że trzeba to realizować, nikt nie podważa merytorycznego uzasadnienia, nikt nie podważa chęci realizacji i woli politycznej. Natomiast rzecz w tym, no, że takie są po prostu dzisiaj wymogi prawne. My musimy z tego wybrnąć tak, żeby jak najszybciej można było rzeczywiście tą budowę dalej realizować. Czyli może tak być, że te 1,5 miliarda, które miały być przeznaczone na budowę obwodnicy, będą pochodzić z kasy państwa, może a nie z unijnej. Może tak być, może tak być, może tak być. Panie ministrze, kto będzie wojewodą warmińsko-mazurskim? Myślę, że tutaj w ciągu kilku dni poznamy na to odpowiedź. No te rozmowy są chyba już na końcowym etapie. W tym tygodniu zbiera się Sejm. To jest taki moment, w którym też i parlamentarzyści, posłowie, senatorowie są w jednym miejscu. Są ministrowie, to jest to decyzja pani premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych. Więc myślę, że takie są zapowiedzi, przynajmniej, że w tym tygodniu ta nominacja zostanie już przekazana państwu, wojewody i decydentom. A kandydaci jacy są? No to państwo znają już tyle, już opisaliście. No ale z wiarygodnych wóz jeszcze nie słyszeliśmy. No myślę, że kandydaci już są, państwo opisaliście wszystkich kandydatów. Ja tutaj nikogo nowego nie będę do tej stawki dorzucał. Ktoś jeszcze z państwa? Ani też nikogo nie będę wykreślał. Ktoś jeszcze z państwa ma pytania? Ja mam do pana prezesa Krawczyka, bo chodzi o to, że ten dokument dzisiejszy, on nie zmienia kwestii tego, że ta certyfikacja będzie w połowie grudnia. Tak jak było, jakie były zapowiedzi, to znaczy, że już jest ta certyfikacja gotowa? Nie, proszę magistra cywilnego, mam około 10 dni na wydanie dokumentu certyfikacyjnego. Kompletujemy całą dokumentację, oni przyjadą jeszcze raz, żeby sprawdzić całą infrastrukturę i zgodność infrastruktury z dokumentami, które złożyliśmy. Rozumiem. Czyli ten termin połowa grudnia jest aktualny, no i reszta tam, prawda, dotycząca wpisania do rejestru lotnisk cywilnych, tak. I tak dalej, za ta procedura. W rejestrze jesteśmy, natomiast chodzi o dokument pozwalający nam na prowadzenie działalności. Aha. Czyli ta certyfikacja to jest już ostateczne pozwolenie, tak, na prowadzenie działalności. Panie ministrze, może to trochę za wcześnie, ale dopytam o tę szesnastkę, o którą pan minister tak mocno walczył. Czy coś się ruszyło, coś postąpiło do przodu, czy na razie tego tematu nie ruszamy? Sytuacja wygląda tak. Musimy usiąść do weryfikacji całego programu budowy dróg, o czym mówiłem, z jakich powodów. Z braku zakresu pieniędzy. Nie ma pieniędzy na ten program w całości. Ale jest wola, żeby generalnie w całości ten program realizować. Pytanie tylko kiedy i za jakie pieniądze. Znaczy, to już jest nasze zadanie. Natomiast jeżeli chodzi o konkretnie ten kawałek, bo mówimy o tym kawałku Borki Wielkiej Mrągowo, jeżeli chodzi o dalszy ten, no to tam trzeba jeszcze wiele decyzji wykonać, znaczy wiele pracy wykonać, zanim do decyzji dojdziemy. Dzisiaj nawet jeżeli chodzi o ten odcinek Borki Mrągowo, nie ma też jakby ostatecznej decyzji środowiskowej. Więc też nie ma tego podstawowego dokumentu, tego ostatecznego dokumentu i to trzeba dopiero zrobić, mimo że już to jest droga ekspresowa, tak, przynajmniej z nazwy. Także ja, jak państwo widzą, no i czuwam nad tymi sprawami i zrobię wszystko, żebyśmy tutaj nie byli poszkodowani, wręcz przeciwnie, żebyśmy byli w tym programie. I też państwa tutaj mogę zapewnić o to bardzo twardo, że też takie wsparcie ze strony ministra Adamczyka jest, zresztą to państwo mogliście się też przekonać wcześniej na ten temat. No i po prostu musimy tu ciężko pracować, tak jak do tej pory, tak? Ja tutaj liczę, że i nasi i posłowie, i senatorowie będą tak jak w poprzedniej kadencji w tym zakresie aktywni, że będą, i to bez względu na przynależność klubową, partyjną, że będą po prostu w tym działać, bo to jest nam potrzebne dla sytuacji takiej, gdy podejmujemy decyzję. No musimy mieć wsparcie, tak? Musimy mieć wsparcie, bo każdy będzie, każda, za każdą drogą, za każdym odcinkiem idą ludzie, idzie wsparcie i też pamiętajmy, że to, co przez tyle lat, jak się okazuje, skutecznie potrafiliśmy działać, mimo że nie zawsze szliśmy tak zupełnie pod rękę, ale mniej więcej w tym samym kierunku i to okazuje się skuteczne, tak? Że jednak te decyzje zapadają,
że jesteśmy w tym, ciągle w agendzie tych czołowych inwestycji i trzeba po prostu dalej tak tę sprawę prowadzić. Ale rzutem na taśmę ustępująca koalicja rządząca uchwaliła, że na całym odcinku droga numer 16 będzie ekspresowa. Czy pan minister podtrzymuje tę ich decyzję, czy będą tu jakieś decyzja zmiany? Decyzja dotyczy odcinka od Olsztyna do Ełku. Znaczy, czy nie, już nie na zachód, niestety nie, a szkoda, bo trzeba też pamiętać, że 16 nie kończy, nie zaczyna się w Olsztynie, tylko Olsztyn jest po środku, więc jest na zachód też przecież. Dojazd do Ostródy po minięciu Naglad jest trudny, no bo to jest ścieżka bardzo wąska, bez pobocza, tak naprawdę dwie ulubione linie ciągłe niemal przez cały przebieg, więc to tam też wymaga to ewidentnie gruntownej modernizacji, nawet do Ostródy, tak? A już nie mówiąc to dalej, to też każdy, kto jechał, to widział, w jakim stanie i ta droga jest po prostu absolutnie nieodbiegająca. I teraz tak, jeżeli jest to już status drogi krajowej, przynajmniej na tym odcinku, no to po prostu nam, znaczy ekspresowej, to nam po prostu będzie dać się łatwiej, tak? Bo to jest to zapis na razie pusty, no ale teraz trzeba go wypełniać treścią, tak? Trzeba podjąć odpowiednie prace środowiskowe przede wszystkim, trzeba wykonać badania, trzeba to wszystko zaprojektować, przebieg dalej drogi zamrągowym, tak jak ona, przyjąć jej przebieg, bo najpierw przyjąć, a potem zaprojektować, bo to wszystko jest przed nami. Czyli możemy liczyć na modernizację tego odcinka od Ostródy do zachodniej granicy, przepraszam, do wschodniej granicy województwa. To znaczy, panie państwo, to jak państwo widzą, jak to idzie, no to nie jest tak, że to jest rok czy dwa, to trzeba wielkiej pracy i takich, zaczynając od pewnych decyzji politycznych, a potem no, pilnowania, tak jak widzimy, jest gwałtowny zwrot akcji. Było wielki program budowy dróg krajowych na 200 miliardów złotych. Teraz okazuje się, że zwrot akcji musimy tak naprawdę przysiąść do planu na nowo. Tak? I rzecz w tym, żeby na każdym etapie być czujnym i tego pilnować. No właśnie tutaj też jest ogromna rola mediów, lokalnych polityków, ludzi, którzy są w administracji rządowej, w takiego czy innego rządu, żeby poza tym chodzić. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie? To dziękujemy państwu bardzo.